Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w materiale kręconym dość na gorąco. Jeśli temat, nie daj Boże, się rozwinie, to w najbliższym czasie spodziewajcie się Państwo drugiego kompleksowego materiału. Coraz goręcej robi się w kontekście odbudowy trzeciej świątyni Salomona, w zasadzie budowy trzeciej świątyni Salomona, bo odbudowa to byłaby druga, czy jak to woli, świątyni jerozolimskiej. Dla nas tutaj w Polsce jest to temat niczym ze zjawisk paranormalnych i nadawałby się do spiskowych teorii do Zielonej Poświaty, ale dla Izraelczyków jest to temat jak najbardziej na serio. Dość powiedzieć, że postacie zaangażowane w odbudowę tej świątyni to na przykład pan Itamar Ben Gwir, minister w rządzie Nataniachu, i o tym ministrze będzie dzisiaj mowa. A Także ta odbudowa jest tak dalece zaawansowana, że już nawet postawiono. Ołtarz na tym ołtarzu mają być złożone w ofierze, ofierze rytualnej i krwawej, tak zwane czerwone jałówki, a następnie mają być ich ciała spalone, z ich popiołu ma być zrobiona tak zwana woda oczyszczenia, która następnie będzie używana do różnych rytuałów. I tu znowu podkreślę, my tu w Polsce, gdy słyszymy słowo rytuał, ofiara, inne tego typu rzeczy, to mamy na myśli jakieś takie mambo dziambo ewentualnie sprawy religijne, no, zjawiska paranormalne, no, wszystko to nie bierze się na poważnie. W Izraelu jest inaczej. Izrael to kraj, w którym tzw. Temple Institute, czyli Instytut Świątynny, który za całą tą odbudowę świątyni Salomona, zwanej też świątynią jerozolimską, odpowiada, ma niesamowite wręcz wpływy. Wpływy polityczne. Wspiera go wprost rząd Netanyahu, a ich byli działacze, którzy są so byli. Tylko z nazwy, bo po zachowaniu widać, że cały czas są działaczami, są wręcz członkami rządu Nataniahu. I jednym z takich ludzi jest właśnie pan Itamar Ben Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, o którym dzisiaj tu już za chwilkę będzie mowa, który wprost bardzo mocno lobbuje, żeby tą świątynię odbudować. Dlaczego nas to interesuje? A no dlatego nas to interesuje, że ta świątynia może stanąć tylko w jednym, jedynym miejscu. To się nazywa tak zwane wzgórze świątynne i na razie. To wzgórze świątynne jest częścią kompleksu Al-Aqsa, do którego należy m.in. meczet Al-Aqsa, drugie najświętsze miejsce dla wyznawców islamu. I żeby tą trzecią świątynię jerozolimską zbudować, trzeba w wielkim skrócie zburzyć meczet Al-Aqsa. A świat muzułmański nie zgodzi się na zburzenie tego meczetu Al-Aqsa tak po prostu i będzie się bardzo mocno temu sprzeciwiał. Gdyby Izrael próbował zrobić to siłowo to świat arabski prawdopodobnie wypowie Izraelowi wojnę. W związku z tym Izrael jest w bardzo wiele przesładek, że być może całe to zamieszanie, jakie w tej chwili robi, które ewidentnie prze do wojny, robi po to, by osłonić tą odbudowę trzeciej świątyni. Jerozolimskiej, już będzie wojna, już będzie zamieszanie. Jak jest zamieszanie, jak jest wojna, to pociski latają. No łatwo o jakiś zabłąkany pocisk, który no, czy byłby wystrzelony z terenu Izraela, czy nie byłby wystrzelony, kto to potem sprawdzi? Był meczet, nie ma meczetu, można odbudowywać. A te wszelkie rzeczy potrzebne do odbudowy? Świątynny Instytut ma już od dawna w specjalnych magazynach, począwszy od kamieni ponumerowanych. Wystarczy tylko je tam zwieść i poukładać, aż po gotowe yy, szaty dla kapłanu, dla chóru lewitów, który zresztą działa od jakiegoś czasu i innych osób. Mogą odbudować tą świątynię w kilka dni? No góra kilkanaście. I drodzy Państwo, to wszystko się bardzo mocno za zębia. Na ten temat robiliśmy już vlog, więc nie będę teraz dłużej na ten temat mówił, tylko zachęcę w pierwszej linii opisu jest link do vloga na poważnie od strony politologicznej o odbudowie trzeciej świątyni Salomona. W pierwszej linii opisu jest link właśnie do tego materiału, w drugiej linii opisu jest link do materiału na ten temat od strony metafizycznej, religijnej. Paranormalnej, a w pierwszej linii od strony politologicznej. Tu jesteśmy bez jakichkolwiek generatorów Zielonej Poświaty. Mówimy sobie całkowicie od strony politologicznej. Nie wchodzimy w żadne kwestie metafizyczne, antychrysty, inne tego typu rzeczy. Zwracamy tylko uwagę na jeden fakt: Ludzie, którzy chcą odbudować tą świątynię, są częścią rządu Netanyahu. To jest raz, dwa. Eee, rząd Netanyahu, żeby odbudować tą świątynię. Z dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba sprowokować wojnę ze światem islamu. Najlepiej o coś innego, bo o kawałek ziemi, żeby spełnić proroctwo sprzed kilku tysięcy lat, to świat raczej nie będzie chciał walczyć, ale w obronie Izraela, Amerykanie, Brytyjczycy, nie daj Boże my Polacy, to już staniemy, gdyby tam wmówiono, że Izrael jest, za, jest zagrożony na przykład od strony Iranu i tak dalej. No i wiele wskazuje i, I tylko dlatego nas to interesuje w komentatorze, że być może ludzie, którzy na 100% chcą odbudować tę świątynię, nie cofną się nawet przed sprowokowaniem wojny w regionie. I w tym kontekście porozmawiamy sobie o czymś, o czym media głównego nurtu piszą, jako o wypadku z udziałem izraelskiego ministra e, Itamara Ben Gwira. Jednocześnie bardzo mocno. Jakby wyjmując tą sytuację z kontekstu i my sobie dzisiaj ten kontekst podamy, a także trochę zakłamując. Yy, znaczy, media głównego nurtu nie podają kontekstu, my podamy ten kontekst. Media głównego nurtu, moim zdaniem, trochę zakłamują rzeczywistość, my tą rzeczywistość odkłamiemy. Oczywiście nie wszystkie media głównego nurtu, niektóre podają to mniej lub bardziej. Rzetelnie, a wydaje mi się, że ewentualny brak rzetelności u niektórych mediów głównego nurtu nie musi wyglądać ze złej woli, tylko może wynikać na przykład z tego, że no nie znają realiów. Bo to naprawdę dla typowego Polaka, gdy mówi się Odbudowa trzeciej świątyni jerozolimskiej, nadejście Mesjasza, mówimy tutaj o żydowskim Mesjaszu, nie o powtórnym nadejściu Jezusa, tylko o Mesjaszu, którego wyczekują wyznawcy judaizmu. Zupełnie inna postać, zupełnie inaczej opisywana, o zupełnie innych cechach, która w zupełnie innych wydarzeniach ma brać udział. Istota, która wyznawcą chrześcijaństwa dość powszechnie kojarzy się z Antychrystem, ze względu na to, że i Antychryst, i ten Mesjasz według wyznawców judaizmu ma brać udział w bardzo podobnych wydarzeniach, w bardzo podobnej roli. Na tyle podobnej, że wydaje się, że to ta sama postać. Czejcie? No to mówię, dla typowego człowieka w Polsce, tutaj dziennikarza, no jak się mówi o takich rzeczach, no to nie, że to są brednie. Nikt nie bierze tego na poważnie, to mówię Wam, w Izraelu biorą to na poważnie. W Izraelu ludzie, którzy biorą to całkowicie na poważnie, są w randze ministrów, wicepremierów. Wydaje mi się, że sam Netanjahu bierze to na poważnie, a wspomniany już tu przeze mnie, ten, który miał rzekomo wypadek Itamar Ben Gwir, bierze to tak bardzo na poważnie, że przez wiele, wiele lat był członkiem aktywnym, formalnym działaczem tego Temple Institute, który chce to odbudować, a wydaje się, że w chwili obecnej zmieniło się tylko tyle, że jak to czasem na przykład prezydent, jak zostanie wybrany na prezydenta, to występuje z partii i pierdzieli, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie prezydentem jakiejś konkretnej partii. Jak to w praktyce wygląda, te gadania, praktyka, to najlepiej widać o panu prezydencie Dudzie, nie? No właśnie, tak samo tutaj z tym Itamarem Ben-Gwirem. No i drodzy Państwo, ten Itamar Ben-Gwir miał wypadek. Ech, media opisują to, mm, y, to mniej więcej w ten sposób, podają to za Izraelskim Timesem, który też bardzo mocno przekłamuje informacje. I tutaj będzie cytat za y, Interium wydarzenia Wydarzenia.interia.pl Wypadek z udziałem izraelskiego ministra jest komunikat resortu, i tutaj czytamy. Według policji, samochód ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira przewrócił się w wyniku wypadku podczas opuszczania miejsca zamachu terrorystycznego w centrum Ramle. Podał w piątek portal Israel of Times. Z tego co wiem, to się nazywa Times of Israel, ale drodzy Państwo, no. No, rzetelność mediów głównego nurtu. Jest generalnie zasadnicza różnica, czy nazwiesz to Israel's of Times, czy Times of Israel, ale drodzy Państwo, no, żeby tylko takie przekłamania były. Ale to tłumaczenie, ten cytat z Times of Israel jednak jest rzeczywiście rzetelny. Natomiast Times of Israel's manipuluje, oszukuje. Drodzy Państwo, bo jak słyszymy, według policji samochód ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara ben przewrócił się w wyniku wypadku podczas opuszczania miejsca zamachu terrorystycznego, to co słyszymy? Że był, był sobie zamach terrorystyczny w wyniku, no i niespodziewanie, z jakiegoś powodu, przypadkiem. Na miejscu tego zamachu terrorystycznego był ten minister. Itamar Ben Gwir, i on uciekał stamtąd. Być może nawet ten zamach był na niego. Ale on na szczęście mu się udało. Temu strasznemu zamachowcowi, okropnemu złolowi, który chciał tak bardzo ukrzywdzić tego ministra, no nie wyszło. Nie wyszło. Minister bohatersko uciekł. Jego, um, jego ten, jak to się nazywa, um, jego kierowca dał radę go stamtąd zabrać. No ale niestety, jakiś czas później, do w wyniku tej ucieczki, tak. Miał wypadek samochodowy e, i to jest oczywiście widać tego zamachowca. Dlatego, że to kurde nie tak było. Było zupełnie inaczej. E, skąd wiemy? No, po datach najłatwiej się e, poznać, drodzy Państwo. E, e, w piątek, e, czyli, czyli 26 kwietnia 2024 roku w Ramle nie było żadnego zamachu terrorystycznego. Nawet media izraelskie w innych częściach, w innych artykułach przyznałem, że tam nie było zamachu terrorystycznego tego dnia. Tam był zamach terrorystyczny. Dzień wcześniej w wyniku tego zamachu została poważnie ranna latka. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ciężko jest dorwać w mediach informacje, nawet izraelskich, kto był sprawcą, jakiej narodowości był sprawca. I kto był ofiarą i jakiej narodowości była ofiara? Wiadomo tylko, że była to kobieta 18-letnia. Doświadczenie zawodowe podpowiada mi, że sprawa jest bardzo bym powiedział: um, skomplikowana. Ponieważ no, doświadczenie życiowe podpowiada mi, że gdyby ofiarą była Izraelka, a zamachowcem była osoba. Niepowiązana z Izraelem, to natychmiast słyszelibyśmy, słyszelibyśmy o brutalnym zamachu na tle religijnym, niesprowokowanym na biedną Izraelkę ze strony um, krwiożerczego islamisty. A tu nic takiego nie ma. Tu, z jakiegoś powodu, media izraelskie nie manują narodowością sprawcy i nie manują narodowością ofiary. Moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że jest to cudzość bardzo, bardzo skomplikowane. Niemniej jednak jest dość oczywiste, że pan minister obrony Izraela, czyli Itamar Ben Gwir, no, nie uległ temu wypadkowi w wyniku tego zamachu terrorystycznego. Bombu dzień wcześniej. I rzeczywiście, pan Itamar Ben Gwir. Miał wypadek, miał wypadek samochodowy, rzeczywiście to jest fakt. W wyniku tego wypadku samochodowego, w zasadzie zdarzenia samochodowego, którego prawdopodobnie sprawcą był kierowca limuzyny, którą on prowadził, w wyniku tego trzy osoby rzeczywiście z lekkimi obrażeniami znalazły się w szpitalu. Tylko, że wygląda na to, tutaj ja wyciągam logiczne wnioski z ogółu informacji, które pojawiają się w mediach. Sprawa wyglądała tak. Minister Ben Gwir jechał swoją limuzyną jako pasażer, był kierowca. I ten kierowca tak bardzo się śpieszył, bo panu Ben Gwirowi tak bardzo się śpieszyło, że przejechał na czerwonym świetle. I w wyniku tego, że przyjechał na czerwonym świetle, w tym chyba po pasach, gdy on miał czerwone światło, a dla pieszych było zielone, doszło do tego wypadku samochodowego. Zupełnie inaczej to wygląda, tak? Minister, Bo w tym wypadku takie adekwatne tytuły to by było. Rządowal. Rządowa izraelska limuzyna z ministrem w środku spowodowała wypadek, w wyniku którego trzech ludzi znalazło się na... w szpitalu. Wiele wskazuje na to, że kierowca był bezpośrednio instruowany przez ministra. Kropka. A tu mamy budowaną taką martyrologię, że to jest wina muzułmanów. Że to jest prawie, że zamach na tego ministra. I tutaj zaraz to uargumentuję dlaczego. Mam takie poczucie, dlatego kręcę ten materiał na szybko, żeby się nie okazało, że w chwili, w której go yy, wypuszczę, to, to już to się stało i ktoś mi powie, że ja wcale nie mam dobrych, dobrych przewidywań, tylko że po prostu to już się stało. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że jak tylko pan Itamar Ben Gwir wyjdzie. Zacznie robić z siebie męczennika, zacznie sugerować albo wprost mówić, że to był zamach na jego życie i zacznie przejść do wojny. Wojny, która jest mu potrzebna ze względu na jego przekonania religijne. Dlaczego tak uważam? A dlatego, że pan Itamar Ben Gwir na te miejsce zamachu terrorystycznego, który, przypomnijmy, był dzień wcześniej, więc on tam w, ża w żaden sposób nie uczestniczył w tym zamachu, w, w żaden sposób nie był ofiarą tego zamachu, on chciał wykorzystać ten zamach. I dzień po tym zamachu udał się na te, na, na miejsce tego zamachu po to, żeby szczuć. Eee, żeby Wykorzystać to nieszczęście tej osiemnastolatki, nie wiemy jakiej narodowości, nie wiemy jakiej religii, do podburzania Izraelczyków i miejscowej opinii publicznej, a także światowej opinii publicznej, do przyzwolenia na bezprawie, jakie dzieje się na terenie strefy Gazy. Przypomnę, że tam są mordowane dzieci. Liczba niebezpiecznie zbliża się do 20 tysięcy samych dzieci. W chwili, w której kręcę ten vlog, przekracza już 16 tysięcy samych dzieci nie mówimy tutaj o dorosłych cywilach, samych dzieciach, szpoda 16 tysięcy i wykorzystać, żeby zrobić podbudowę do tego, żeby tak zwany Zachód pomógł Izraelowi w rozprawieniu się z Iranem, który to rozprawa z Iranem byłaby idealną zasłoną dymną dla odbudowy Meczetu Al-Aqsa po prostu idealną. I tu się robi, no powiedziałbym, naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. Dlaczego tak uważam? Znaczy, to, co, yy, dlaczego, yy, i dlaczego, to jest jeden argument, no bo skoro jechał na, yy, jechał na miejsce wypadku, yy, jechał miejsce, na miejsce zamachu, po to, żeby szczuć, w wyniku tego, że on tam pojechał, zdarzył się wypadek, prawdopodobnie z jego winy, no, formalnie prowadził kto inny, ale wiadomo, jak ci szef w randze ministra i to takiego ministra drze się, jedź szybciej, jedź szybciej, jedź szybciej, no to tak zwane sprawtwo kierownicze można by przypisać, nie? A na pewno moralne. No i teraz ma do wyboru. Albo się przyznać, powiedzieć, że przeprasza, że przez tą jego nienawiść, którą zieje, trzy osoby trafiły do szpitala i że przeprasza, że więcej nie będzie, ale to jest koniec jego kariery politycznej, albo też będzie robił to, co do tej pory, tylko mocniej będzie szczuł i wykorzysta ten wypadek, to zdarzenie drogowe do dalszego szczucia. I prawdopodobnie zrobi to drugi. I to jest bardzo niebezpieczne, bo widać, że już media niestety poprzez to takie właśnie teksty, takie podawanie dalej bez kontekstu tego, co mówi Times of Israel, czyli takich dwuznacznych zdań, które każdy zinterpretuje, że to był zamach albo na niego, albo na niego pośrednio i to w wyniku tego zamachu doszło do tego wypadku, no niestety bardzo mocno, ale no pomagają. Kim jest, drodzy Państwo, Itamar Ben-Gwira? To jest też druga rzecz, dla którego uważam, że on, on tak zagra. E, kim on jest? Drodzy Państwo, facet jest, jak to tutaj ładnie jest powiedziane, e, jest ministrem Bezpieczeństwa Narodowego Izraela. Czym jest Ministerstwo, znaczy czym jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego Izraela? Jest czymś z pogranicza polskiego MSW, polskiego ministra koordynatora służb specjalnych i polskiego ministerstwa obrony narodowej. Generalnie to jest takie, takie superministerstwo. On jest takim superministrem do spraw siłowych, turbosiłowych, służb specjalnych, inwigilacji, krzywdzenia ludzi, wyłapywania wszystkich ludzi. Którzy mogą być dla nich nieodpowiedni, i tak dalej. To jest tyle. I teraz tak. Bardzo ciekawa jest postać samego pana Ben-Gwira. Pan Ben-Gwir jest dość nielubiany w samym Izraelu. Dlaczego jest pan Bengwir dość nielubiany w samym Izraelu? Gdyż według Izraelczyków pan Bengwir jest, uwaga, skrajnie prawicowy. Nawet jak na skrajnie prawicowy rząd Netanyahu. I teraz, żeby zrozumieć, jak bardzo skrajnie prawicowy musi być pan Ben Gwir, skoro jest przez Izraelczyków postrzegany na, za skrajnie prawicowego, nawet jak na członka rządu Netanyahu, to musicie sobie państwo zdać sprawę, że w rządzie Netanyahu przecież jest minister, który wprost powiedział, że Palestyńczyków nie uważa za ludzi. Może to jakieś zwierzęta albo inne takie byty pośrednie, pośrednie, pośrednie no, nieludzkie. Czylicie, wyobrażacie sobie w jakimś europejskim rządzie po 1939 roku, przepraszam, po 1945, jak już nazizm upadł, żeby w jakimś rządzie był jakiś minister, który publicznie uważa, że Członkowie jakiejś narodowości to nie są ludzie? No ja nie. Nawet w jakimś naprawdę turbo nacjonalistycznym, turboprawicowym rządzie europejskim, coś takiego by nie przeszło. Jakby ktoś rzucił takim tekstem, to by natychmiast został zdymisjonowany. Prawdopodobnie musiałby uciekać z kraju. Jakby nie zdążył, to zostałby postawiony przed sądem. A i z dużą dozą prawdopodobieństwa rząd by się rozpadł. Bo nie tylko tego człowieka nikt nie chciałby jakby mieć w swoim rządzie, więc by go się pozbyli, ale również jego szefa, czyli premiera, oskarżano by o to, że jest albo myśli tak samo, no i wtedy to w ogóle, no jak tak można, albo jest winny niedopatrzenia, że tego typu człowiek znalazł się w jego rządzie i że, no, no sorry. W Izraelu ten minister, który stwierdził, że Palestyńczycy to nie ludzie, no został potępiony. No, no nieładnie, no, nie mów tak, chłopieku. Czujecie? Dalej, jakiś izraelski polityk, ale już nie pamiętam jakiej rangi, Otwarcie mówił, że, że na, na Palestyńczyków w strefie gazy można by rzucić atomicę. No, i spotkał się z krytyką, ale głównie od tej strony: że, wiecie, to ziemia by była na stałe skażona, a w dodatku jeszcze opad radioaktywny mógłby pójść w niewłaściwą stronę. Nie było stwierdzenia, że coś to człowieku odbiło ci, 2,5 miliona ludzi chcesz, im, głównie cywilów, też im na łeb zrzucić atomice, przecież tak nie można, to jest nieludzkie. Nie. Tam było podejście takie bardzo utylitarne, że to się nie opłaca. Przy czym to zdaje się, że to nie był minister rządu Netanyahu, tylko jakiś innej rangi polityk, ale też nie, nie trafił za to do więzienia, że chciał około 2,5 miliona cywilów spalić w nuklearnym piekle. No. I, i, to, jest, i to jest rząd Netanyahu. Rząd, który już sam siebie jest tak nie przez Izraelczyków, że tuż przed tym, jak Izrael zrobił wojnę w strefie gazy, w odpowiedzi na bestialski atak terrorystyczny Hamasu, który to oczywiście Atak Hamasu całkowicie potępiam. To był zamach terrorystyczny, to było czyste zło, tak nie wolno robić. No ale drodzy Państwo, co te 16 milionów, e, przepraszam, 16 tysięcy zabitych dzieci, winny tego, że jacyś inni dorośli zabili innych dorosłych, nie? Czy, czy też dzieci być może? No, te dzieci nic nie winne, tak? A to, jak Izrael zareagował, że nie zaczął wyłapywać Hamasowców, w tym przywódców Hamasu, których nawet w strefie gazy nie ma, więc w ogóle nie trzeba wchodzić do strefy gazy, żeby ich wyłapać, oni są bezpieczni zupełnie w innym miejscu, no to to już jest czysta decyzja Hamasu, taką decyzję podjęli i tyle, nie? Ech. No to co tutaj jest yy... no to co tutaj jest istotne, właśnie to to, że yy... że yy... że około 2 miliony Izraelczyków protestowało przed tą wojną przeciwko rządowi Natanjahu, nie? Także ten rząd Taniachu już jest uznawany za prawicowy, turboprawicowy. Wydaje mi się, że gdyby tego typu rząd był rządem no, przykład niemieckim, francuskim czy polskim, to ludzie używaliby zupełnie innych przymiotników niż prawicowy czy skrajnie prawicowy. Bo tutaj wydaje mi się, że tutaj już. Trochę adekwatne zdają się być mocniejsze przymiotniki, tak mi się wydaje. No i ten y, pan, y, pan, y, pan Itabar Ben jest uważany za turboprawicowego jak na ten turboprawicowy rząd. No to łatwo się udomyślić, jakie odba poglądy. I że y, takie. Y, takie rozumowanie, że cel uświęca środki, może nie być mu obce. I ten wypadek jest naprawdę bardzo, bardzo dziwny. Jeszcze raz podkreślę. Facet pojechał dzień po, przynajmniej na drugą dobę, po zamachu terrorystycznym na miejsce zamachu terrorystycznego, po to, żeby wykorzystać ten zabach do szczucia, na palestyńczyków, szczucia na muzułmanów, szczucia na międzynarodową społeczność islamską. Szczucia na Iran i robienia podbudowy pod, e, pod wojnę z Iranem. I idę o zakład, że jak tylko wyjdzie ze szpitala, to zacznie robić z siebie męczennika, zacznie mówić, że to, co się zdarzyło, to się zdarzyło w wyniku tego zamachu, i zacznie jeszcze bardziej szczuć. W stronę tej wojny. O zakład, tą stronę idę. I teraz jeszcze raz sobie podkreślę bardzo wyraźnie, bo jeszcze raz pod, pod, podkreślam. Sobie zdaję sprawę, że jeśli Państwo jesteście, nie wiem, pierwszy raz na tym kanale, albo nie interesują Was sprawy, które my tutaj omawiamy na kanale, wideo-prezentacje dla celów czysto rozrywkowych czy właśnie jakieś tam sprawy religijne, metafizyczne i tak dalej. Ja też normalnie ich nie łączę, trzymam je całkowicie rozdzielone nawet, nawet wizualnie. tak? Specjalnie jest taka zielona poświata, żeby było od razu widać, że znajdujemy się w konwencji takich różnych kwestii religijno-duchowościowych, ewentualnie jakichś spiskowych teorii, innych tego typu rzeczy, a zupełnie co innego normalnie, gdzie omawiamy tematy geopolityczne. No to jeszcze raz podkreślę. W Izraelu te dwie rzeczy się łączą. Tam ludzie, którzy yy, traktują religię bardzo poważnie, którzy traktują święte zwoje, pismo na tyle poważnie, że uważają je za podstawę do na przykład roszczeń yy, majątkowych, są w rządzie. Przecież przypominam, że jak Izraelczycy. W ogóle Izraelczycy uzurpują sobie prawo do tych ziem, powołując się na to, że 2000 lat, nie 2000, kilka tysięcy, bo 2000 lat wcześniej to był Jezus, wiele tysięcy lat wcześniej dał im Bóg. To z samego tego faktu widać, że tamte kwestie um, religijne i państwowe się bardzo mocno mieszają. Natomiast ten Pan, o którym tutaj mowa, to jest obecny minister, który był byłym członkiem tego Temple Institute. Przecież on był na tyle o tyle te, byłym członkiem, że no jak już miał wejść do tego rządu Netanyahu, to przez tego Temple Institute. Czyli na zasadzie takie jak no, pan Duda miał zostać prezydentem Dudą, to wystąpił z PiSu. Natomiast widać po panu Dudzie, że no, on wystąpił z PiSu, ale PiS nie wystąpił z niego. Nie? Dalej, drodzy Państwo. Takie rzeczy, jak na przykład to, że uwaga, Mesjasz już się narodził. Mówimy oczywiście tutaj o Mesjaszu judaistycznym, na którego wyznawcy judaizmu cały czas czekają. To padały z ust rabinów będących członkami rządu. Podajże minister edukacji, rabin, takie rzeczy gadał. W czasie, gdy był ministrem edukacji. I mówię to nie po to, żeby broń Boże kogoś czuć, czy broń Boże nie atakuje Izraela. Zwracam Państwa uwagę, że Izrael zupełnie inaczej myśli. Politycy w Izraelu zupełnie inaczej myślą. U nas mamy rozdział Kościoła od Państwa. Tam w żaden sposób nie mamy rozdziału religii, można by powiedzieć, synagogi od Państwa. Tam to się miesza. Powody religijne są bardzo dobrymi dla nich powodami, do podejmowania działań w strefie politycznej, geopolitycznej, majątkowej, gospodarczej. I w tym kontekście zwróćcie uwagę, co się dzieje, w kontekście tego, że jest bardzo unikalny moment na rozpoczęcie odbudowy tej świątyni Salomona. Świątyni, która jest dla nich turboistotna, turboważna, jest elementem No, Drodzy Państwo, elementem no, związanym ze zbawieniem. Dla nich turbo istota, turboważna. I teraz tak. Rozpocząć tą odbudowę można dopiero po zrobieniu specjalnych rytuałów, do których potrzebna jest ta woda oczyszczenia. Tą wodę oczyszczenia można zrobić wyłącznie z popiołu ze złożonej w ofierze idealnej czerwonej jałówce. Ta czerwona jałówka jest tak, Turbo rzadka, że od setek czy od tysięcy lat takiej nie było. Bo ona nie może mieć ani jednego włoska na swoim ciele innego niż czerwony. I oni dosłownie rytualnie tam sprawdzają włos po włosie, całą jałówkę, czy ona nie ma innego włosa niż czerwony. Jak jej nie daj Boże, wyrośnie jakiś włos inny niż czerwony, koniec. Jałówka się już nie nadaje. Czas mija. Te jałówki się starzeją. Termin na wykorzystanie tych jałówek mija w przyszłym roku. Bo one no po prostu już potem będą za stare. Do tego jeszcze ten rytuał może przeprowadzić tylko bardzo specyficzny człowiek, który jednocześnie ma kilka cech. No przede wszystkim jest religijnym Żydem. Po drugie, chce to zrobić. A po trzecie. Nigdy w życiu nie był w miejscu powiązanym ze śmiercią. Co w takim kraju jak Izrael jest szczególnie trudne. Wiecie, no, tam się tam dużo ludzi ginie, a do tego stopnia nie może być w, nigdy w miejscu powiązanym ze śmiercią, że nie może być urodzony w szpitalu. Bo wiadomo, że w szpitalu ktoś kiedyś umarł nie, nawet ze starości. Już koniec. Już jest skażony, już nie może. Więc znaleźli człowieka, który nigdy w życiu nie był w szpitalu. Przez całe swoje życie nigdy w życiu nie był w szpitalu. Takich ludzi jest bardzo mało. A tylko taki człowiek może przeprowadzić ten rytuał. Zaczynacie rozumieć, do czego pije. Do tego piję, że czas na to, żeby ten Temple Institute zrobił to, co chce zrobić, jest bardzo krótki. Jak to Amerykanie omawiają, the time is short. Oni no mają wszystko, mają nawet ołtarz. Mają ołtarz, mają jałówki, mają tego człowieka, mają wszystko przygotowane. To, czego potrzebują, to de facto zezwolenia rządu Netanyahu. Bo oczywiste jest, że jak oni zrobią ten rytuał i zaczną odbudowywać tę świątynię, a wcześniej, jak zrównają z ziemią element kompleksu Alaksa, w skład którego wchodzi meczet Alaksa. To, to będzie ostra rozpierducha geopolityczna. No i teraz pytanie, czy pan minister nie daje pretekstu. Wiecie, wypadek, zamach. Minister prawie nie zginął. Jak to? Jak to ładnie jest ujęte, bo to ta gra słów jest bardzo, bardzo tutaj ciekawa. Słuchajcie, jak to tutaj było napisane. Przewrócił się w wyniku wypadku podczas opuszczania miejsca zamachu terrorystycznego. A to, że opuszczał to miejsce zamachu terrorystycznego tydzień po zamachu, to, że sam tam pojechał i że prawdopodobnie to on ten wypadek spowodował z tylnego siedzenia, już się nie mówi. Idealny, idealny drodzy Państwo, pretekst. Miejmy nadzieję, że że jednak nie będzie wykorzystane. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że tak e, bardziej kompleksowy materiał na temat tego, od strony geopolitycznej, co właśnie się dzieje w kontekście tego meczetu Alaksa, to macie, drodzy Państwo, w pierwszej linii odpisu, a od strony metafizycznej to macie Państwo w drugiej, w drugiej linii opisu. Serdecznie zachęcam, żebyście Państwo się z tym zapoznali. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia i pa!